Dzień dobry wszystkim. 23 lipca, sobota. Nasze gołąbki już chyba poszły spać. Zaraz podejrzymy, co tam u nich słychać. Króciutko myślę, że na temat. Chciałbym podziękować wszystkim za to, że ostatni film tak jak nagraliśmy, że dla wielu hodowców nie znamy się na gołębiach, a mimo to kręcimy filmy. Pozytywny odzew. Żebyśmy robili swoje, nie patrząc na to, co inni o nas myślą. Dlatego dzisiaj króciutko coś z innej beczki. Dzisiaj chcielibyśmy zachęcić Was do tej natury wśród gołębi, czyli do podawania śmiało jakiejś sałaty, jarmużu czy buraczków. Myślę, że to szczególnie na rozpłodzie te gołębie są tego bardzo spragnione. Jest już dosyć późno, także gołębie już lokują się do spania. Naszym gołąbkom otworzyliśmy przedział tutaj gołębi, przedział gołębi młodych i one sobie tutaj fajnie zajęły przedział przeznaczony dla samiczek. To nic nie koliduje, że one tutaj sobie siedzą, ale fajnie, że są w zdrowiu, w pewnej kondycji. Dzisiaj fajnie, pomimo tego, że sobota, latały. Myślę, że nawet chyba gdzieś się podłączyły pod jakąś wywózkę, bo nie było ich ponad 2 godziny. I obawiałem się tylko tego, że nie wróci tutaj do nas. Myślę, że to będzie samiczka, ta, której tutaj siedzi. I ona od początku jest w związku, czy tam w przyjaźni z tym gołąbkiem. Ta samiczka to jest z połączenia gołąbka, którego zakupiliśmy od Tomka Rorata i prezent, razy prezent Rambo szali od kolegi Bogdana Michalaka. No i tutaj się stworzyła piękna para. Jest to nasz Mustang, ten z lewej, który na imię nadał kolega, którego wylosowaliśmy. Tam jeszcze nie możemy dograć tylko odbioru tego gołębia, ale wszystko myślę, że będzie na dobrej drodze. Także tutaj ta para razem, myślę, że to będzie samczyk. Tutaj szron, który siedzi na tej lampie, myślę, że to będzie chyba samiczka. I ten 808 wygląda mi też na samiczkę, ale to się wszystko jeszcze może zmienić tam na samym końcu połowy 808. Te upalne dni dosyć mocno podnosimy poliwęglany, ale fajnie, bo jak deszcz z góry leci, mamy cały czas suchą podłogę, nie zacina to nam do środka, właśnie zaczyna padać. Okno dachowe, super rozwiązanie, ciągnie do góry cały ten pył. No i tutaj na przedziale gołębi młodych i samic jedno okno wspólne, troszkę przymknięte, bo jest dosyć mały spad i jak mocno pada, to nieraz potrafi ta woda nam tam chlapać do środka. Szybciutko powiem, jak karmimy. Zresztą mi kolega zwrócił uwagę, że chyba trochę przesadziliśmy. Zakupiliśmy 2 worki super energii. Przy młodych to jest dość ryzykowne, bo one pięknie latają. No ale my tą karmę troszeczkę przykracamy juniorem 2. Ręce trochę jeszcze czerwone od buraka, którego kroiliśmy. Juniorem 2 i mamy, tak jak już kiedyś mówiłem, swoją pszenicę. Na razie owiec jest odstawiony, będzie czas na niego. Także dosyć mocna karma, naprawdę trzeba uważać. Bo to, co te gołębie teraz pokazują, no to naprawdę, naprawdę jest moc. No i do tego jeszcze drobne nasionka. No i nie byłbym sobą, gdybyśmy nie zakupili konopi. Konopie, no to wiadomo, że naprawdę ostrożnie, tam po kilka procent trzeba dodawać, bo w karmie i tak się znajdują. Także jak zwykle 3 rodzaje karmy. Tutaj jest karma z MDM-u, karma
Junior z MDM-u jest super energia, naprawdę petarda. Izopolu Juniorek dwójka, to wszystko razem, do tego drobne nasionka, drobne nasionka, tak jak mówiłem, konopie. Mamy swoją pszenicę, dlatego jeszcze dodajemy pszenicę. Żadnej eureki tu nie odkryłem. A owies na razie poczeka troszkę na lepsze czasy. Łąki trzymane są dość krótko, czyli w korytku wyznacznikiem teraz jest pszenica. Nie przekarmiamy tutaj gołębi, ale pierwsze nasze takie no krótkie w sumie doświadczenie z gołębiami mamy, ale pierwsze takie fajne nowe doświadczenie, że ten gołąbek, który tutaj nam właśnie ucieka, został on i ten drugi właśnie młody został przy rodzicach. Myślałem, że samczyk będzie bił, wypędzał z celi, ale Anglik jest na tyle inteligentnym gołębiem z dominisią, że potrafią podzielić się celą w tej celi, w której one przysiadują. Dodatkowo włożyliśmy pojemniczek na karmę, gdyż są to młode organizmy i one muszą sobie troszkę zawsze dojeść. Także tak jak mówiłem, pojemniczek tutaj jest, a dominisia już niestety znosi następne jajko, ale tutaj mam w pojemniczku zawsze miejsce na to, żeby sobie młode dojadły. Zaraz dosypiemy, one sobie tutaj później nocują w tej drugiej miseczce. Mam nadzieję, że zawsze będą się trzymały razem. A to Anglik. No i te młode, które tam właśnie są jeszcze na wolierce. Myślę, że będą latały, ale to już jest troszkę za późno. To są te dwa ostatnie młode, które pierwszy raz zostawiliśmy, nie odsadzając od gołębi dorosłych. Nie widzę nic z tym złego. Latają z gołębiami raz ze starymi, raz z młodymi. Także namówił mnie do tego kolega Marek, który mówił, że fajnie zobaczyć, jak samiec bądź samiczka wyprowadza młode gołębie na dach. To, że my w jakiś sposób je tam zawsze odrzucamy, my mówię, czyli teraźniejsi hodowcy czy opiekunowie, to też do końca może nie jest dobre, bo przerywamy jakiś tam instynkt. A no takie nastały tam modne czasy na to wszystko. Pracować na ogródku może nie bardzo lubię. Mamy wodę z własnej studni, przygotowaną na podlewanie. Dzisiaj ładnie podlało. Pracować może nie lubię, ale lubię korzystać z tego, co nam tu obrodził ogródek. Tak na przykład można wykorzystać fajnie liście buraka i tak trzeba to przerywać. Czy jakąś, niektórzy gotują botwinkę, czy coś, to przerywają te buraki. Liście buraka można wykorzystać. My wykorzystujemy, pewnie żadnej ureki nie odkryję, w ten sposób, że zrywamy tu jedno ziutko, tą część łodygi kroimy drobniej niż kukurydza i dajemy to normalnie gołębiom na karmę, one fajnie zjadają. I tu wycinamy wszystkie te to czerwone, twarde i też kroimy, a liście dajemy im, one sobie fajnie zjadają. Gdy tak utniemy i wrzucimy, to one obskubią to zielone, a łodygi naniosą sobie na gniazdo. Liście sałaty też chętnie zjadają. A teraz ostatnio rozmawiałem z kolegą Sławkiem i zachęcił mnie do tego, żeby ten szczypior, który jest, czyli nic innego jak cebula, wielokrotnie dajemy suszoną cebulę, to można, bo to jest dymka, można zerwać ten szczypior, pokroić i zmiksować, dodać troszeczkę oleju, oleju dodać na przykład troszkę octu jabłkowego i podać to wszystko, wymieszać i podać na karmę. Można też czosnek zblendować i to wszystko razem dać, oczywiście w rozsądnych ilościach. Pierwszy rok nie pozwalaliśmy gołębiom chodzić po ziemi, gdyż obejrzałem kiedyś film, hodowca powiedział, że
Gołąb to nie kura, po ziemi ma nie chodzić. Teraz pozwalamy chodzić. One nawet po tym dachu sobie chodzą i coś zawsze z tego też zielonego wyskubią. I ostatnia rzecz, na którą chciałem powiedzieć, to jest nasz popisowy jarmuż. Zaraz sami z Ewą będziemy sobie pić jarmuż. Będziemy przez wyciskarkę wolnoobrotową wyciskać sok, a gołębie w tej postaci zajadają ten jarmuż. Nie mają po tym rozwolnienia, nie mają żadnych tam problemów. Też z tym jarmużem nieraz podzielimy się z kolegą, tutaj kolegą Markiem, do rozpłodu. Jego gołębie też chętnie to zajadają. Także następnym razem pokażemy, jak przygotowujemy to wszystko. Życzymy wszystkim wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i cześć. Dużo zdrowia.